7.10, czas na pierwszą polityczną rozmowę w poranku TVP Info. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry. Z nami Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka, nowa lewica, a także członkini Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Dzień dobry Pani posłanko. Dzień dobry. Jakie wnioski wyciągnęła lewica po ostatnich wyborach samorządowych i po tym wyniku, który zanotowaliście? Że konieczna jest zmiana w komunikacji, że niewystarczająco mobilizujemy nasz elektorat. W związku z tym na pewno sztab, który powstaje do wyborów do Europarlamentu, do Parlamentu Europejskiego, będzie miał przed sobą poważne zadanie, bo nie tylko, że tak powiem, tradycyjna robota sztabowa, ale także zmiana komunikacji, tak, żeby tym razem, że tak powiem, skutecznie nasz elektorat zmobilizować do tego, żeby poszedł do wyborów i zagłosował na przedstawicieli lewicy. I widzi Pani takie nowe działania, taką nową werwę, nową energię po stronie sztabu, szefowej sztabu lewicy? Pani no, się uśmiecha bardzo tak znacząco. Na pewno w związku z tym, że szefową sztabu została kobieta, jest to jakiś na pewno dobry sygnał do naszych wyborczyń przede wszystkim, że lewica jednak stawia w tych wyborach na te tematy, które są szalenie istotne, nie tylko w kontekście lewicy, ale także w kontekście tego, jak Europa się zmienia i do czego w Europie powinna się dążyć, bo rzeczywiście mamy w tej chwili w Europie marsz prawicowych populistów. Pewne tematy ulegają zawieszeniu, pewnych rzeczy nie udało się na poziomie europejskim załatwić, bo zabrakło niewielu, ale jednak paru głosów. Przypominam, że na przykład w tych kwestiach kobiecych mamy jeszcze w Polsce do zrealizowania kilka dyrektyw unijnych. Dobrze, pani posłanko, co będzie taką, skoro wiemy rzeczywiście, że po pierwsze wyborcy są zmęczeni tym trójskokiem i tą ciągłą kampanią wyborczą, a także ciągłym chodzeniem paradoksalnie na wybory, w sensie niedosyt demokracji czasami też jest lepszy niż jej przesyt. Jakie będzie dużo niższa mobilizacja i dużo niższa frekwencja po Państwa stronie, co też automatycznie, jak w każdych wyborach do Parlamentu Europejskiego, chodzi o to, żeby ta frekwencja nie była prawicowe. Znaczy, jak Państwo chcą zachęcić i zmobilizować wyborców, żeby oni przyszli? To proszę pytać sztabowców, jak chcą zachęcić, jaką mają w tej chwili koncepcję po pierwszych odprawach sztabowych. Ja zakładam, że będziemy się odwoływać do tego elektoratu, który troszeczkę się zdemobilizował podczas wyborów samorządowych, a jednak polityka europejska to jest ta polityka, która najbardziej interesuje właśnie młodych ludzi i kobiety. Zaczęłam o tym mówić. Dlaczego? Dlatego, że ten marsz prawicowych populistów jest jednocześnie anty, jeżeli mówimy o kwestiach zmiany klimatu, ochrony środowiska. To są te kwestie, które w wyborach do Europarlamentu są jednymi z najistotniejszymi. Bo pytanie, co dalej z Zielonym Ładem, co dalej z polityką walki ze zmianami klimatycznymi. To być może ulegnie opóźnieniu albo zahamowaniu. W związku z tym to będą te tematy, które są dla młodzieży, dla młodych ludzi bardzo istotne i są istotne dla lewicy także. I kto będzie w imieniu lewicy walczyć o te postulaty w Parlamencie Europejskim? Listy jeszcze nie zostały ogłoszone. Myślę, że to jest bardzo ciekawe dla Państwa dziennikarzy, dla mediów, kto będzie na jedynkach, kto będzie prowadził listy do Europarlamentu. Wiem, że mamy 27 kwietnia ogłosić te listy, więc panie redaktorze, do 27 pana Dominika Wydobra. To u mnie nie kwestia ciekawości, tylko staram się wysnuć taką tezę, że Państwo nie mają kandydatów, lokomotyw wyborczych, silnych osobowości, które już teraz nie byłyby na przykład zaangażowane w działalność rządową, które mogłyby to o te mandaty do Parlamentu Europejskiego powalczyć. Pani tak mówi, że jest ta nowa siła i że będzie trochę inaczej w tej kampanii wyborczej. Ja tej kampanii wyborczej w ogóle po stronie lewicy nie widzę. No, a widzi pan w ogóle kampanię wyborczą? W tej chwili jest jeszcze kampania wyborcza przed drugą turą. Widziałem chociaż liderów i liderów Prawa i Sprawiedliwości, i liderów nawet wczoraj Trzeciej Drogi, którzy wychodzili i mówili, że jest start kampanii wyborczej, że zarejestrowano komitet. No to przecież myśmy zrobili konferencję prasową, mówiliśmy w sobotę, że jest start kampanii wyborczej. Stanął cały zarząd lewicy na konferencji, powiedzieliśmy, jakie tematy będą dla nas najbardziej istotne. Przedstawiliśmy szefową sztabu, a teraz w naszym kalendarzu jest 27 kwietnia, kiedy przedstawimy nasze jedynki do Europarlamentu. Pan mówi, że nie mamy liderów, zanim jeszcze tych liderów ogłosiliśmy. W związku z tym myślę tak spokojnie, jest godzina 7 rano, nie denerwujmy się, naprawdę robimy wszystko z kalendarzem i na pewno będą nasi kandydaci jednocześnie entuzjastyczni, proeuropejscy, bo przypominam, że to lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej i na pewno będą też skuteczni. Mhm.
powinniśmy przemyśleć, czy rzeczywiście, skoro nasze wyborczynie głosują na kobiety, no to może wreszcie należałoby postawić bardziej na kobiety. Nie tylko parytet w zarządzie, ale to jest jakaś przyszłość. Tak pani mówiła na antenie konkurencyjnej stacji zresztą, sugerując, że w kierownictwie Lewicy po ostatnich wyborach powinno dojść do zmian. Dojdzie? Tak, my mamy, jeżeli chodzi o zarząd Nowej Lewicy, mamy wśród wiceprzewodniczących pełen parytet. Jest 50-50% kobiet i mężczyzn. Natomiast jeżeli chodzi o współprzewodniczących, jest dwóch mężczyzn, parytetu nie ma. W związku z tym myślę, że te wybory, które są planowane na następny zjazd krajowy, na pewno przyniosą zmianę, zwłaszcza, że na Lewicy lubimy wszyscy zmianę i jest nas... To znaczy, że są państwo na Lewicy niezadowoleni z któregoś ze współprzewodniczących? Myślę, że po kampanii, która nie przyniosła spodziewanego efektu kampanii samorządowej, jest na Lewicy, bym powiedziała, niezadowolenie z tego, jakie były efekty tej kampanii i właściwie, jeżeli mamy liderów, no to zawsze się większość tego niezadowolenia skupia na liderach, no bo na personalnie na kimś trzeba, ale to jest też niezadowolenie dotyczące całego zarządu, naszej komunikacji, też pewnych akcentów programowych, które jak widać nie były wystarczającym asumptem do zmobilizowania całości naszego elektoratu. Mówi pani o dyskusji o prawie aborcyjnym. Mówię też między innymi o tej dyskusji, bo mówimy o tym, że na nas głosują w dużej mierze kobiety. Jest przewaga kobiet głosujących na lewicę. Jest takie przekonanie, że lewica jest kobietą, ale przecież mamy też program. To jak to jest, pani poseł? Ja nie rozumiem, bo marszałek Szymon Hołownia już tygodnie temu w trakcie właśnie kampanii wyborczej zarzucał wam lewicy, że umyślnie wyciągacie temat prawa aborcyjnego, żeby napędzić sobie wyborców w kampanii przed wyborami samorządowymi. A teraz pani mówi, że te tematy zawiodły. To znaczy, że marszałek Hołownia miał rację, że specjalnie rozpoczęliście tę dyskusję o aborcji, bo było wam to w smak w kampanii wyborczej? Ja powiem tak, przecież Lewica, znaczy to jest, że mówiliśmy o tych tematach, my nieustannie mówimy o tematach praw kobiet i... Tak, pani posłanka, ale wie pani, tak, że zrobiło się pewne, szukam słowa, wzmożenie w trakcie tej kampanii wyborczej. Zrobiło się wzmożenie, ale to wzmożenie wynikało nie z tego, że jest kalendarz wyborczy, ale z racji tego, że było spore zniecierpliwienie zarówno w Lewicy, ale też myślę, że w środowiskach aktywistycznych, środowiskach organizacji pozarządowych, że miało nie być zamrażarki sejmowej dla projektów, które są jakoś tam, powiedzmy, kontrowersyjne, albo nie w smak dla prezydium Sejmu, czy rządzącej opcji, czy dla marszałka personalnie, a nie wchodzą pod obrady. Posłanka Lewicy, przewodnicząca klubu, która wypisywała wulgaryzmy pod adresem marszałka Hołowni na Twitterze. No, nasza przewodnicząca klubu wyraziła emocje, a że w sposób, powiem, niekonwencjonalny, no to się odbiło szerokim echem. Nie, pani posłanko, to nie był sposób niekonwencjonalny, to był sposób ordynarny i wulgarny. Posłużyłam się eufemizmem. Ale może właśnie czasem nie trzeba się posługiwać eufemizmami. Może no czasem, to, jeśli szefowa klubu... Jeżeli nie trzeba się posługiwać eufemizmami, no to pani przewodnicząca klubu nie posłużyła się eufemizmem, tylko nazwała sprawy w sposób, powiedziałabym, dość obcesowy, no ale charakterystyczny także dla pewnej estetyki wiecowej. Nieprzyzwoity. To sformułowanie było rzeczywiście charakterystyczne dla pewnej estetyki wiecowej. Zostało użyte, ale myślę, że przez panią... Na bardzo wulgarnych wiecach pani bywa. Panie redaktorze, jeżeli kobiety... Nie chcę wokół tego jednego słowa drążyć. Ja bym bardzo chętnie porozmawiała o tym jednym słowie, bo zwróćmy uwagę, że kobiety się w naszym kraju dyscyplinuje. I mówi się, jeżeli będziecie pokorne, grzeczne, to osiągniecie, co chcecie. Z całym szacunkiem. Chciałabym skończyć. W związku z tym, kiedy kobiety zdenerwowane, wielokrotnym, bo mamy już 30 lat obowiązującego takiego, a nie innego prawa aborcyjnego i kobietom się nieustannie mówiło, poczekajcie, są ważniejsze tematy, nie mówmy teraz o tych, o tym teraz trzeba zmienić Polskę, trzeba odsunąć tych czy tamtych od władzy, są tematy istotniejsze, a wasze prawa, wasze kwestie dla was istotne mogą poczekać. I kobiety wychodziły na ulicę i naprawdę się zdenerwowały i wypowiadały w sposób niegrzeczny, bo czas, w którym grzeczne dziewczynki sobie negocjowały nieskutecznie pełnię swoich praw, doprowadził do tego, że Polki są w najgorszej sytuacji w Europie. Mają najniższy poziom realizowanych praw kobiet, praw człowieka w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy na samym tyle. Jeżeli mówimy o kwestii bezpieczeństwa kobiet, jest bardzo niski poziom zgłaszalności. Nie mamy ciągle zmienionej definicji zgwałcenia. Nie mamy praw reprodukcyjnych. I pan mówi, ojej, największy
największy problem mamy w tym, że się któraś posłanka zdenerwowała i walnęła z grubej rury. No nie, no, liczcie się panowie z tym, że wreszcie przestanie być grzecznie. Starałem się nic nie mówić i pani nie przerywać z całym szacunkiem, dziękuję, żeby się nie narazić też na żadnego rodzaju mansplaining, ale kategorycznie się z panią nie zgadzam, bo o ile oczywiście charakterystyka wiecowa, to co się działo na czarnych protestach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ja z panią w ogóle nie polemizuję, jeśli chodzi o sposób wyrażania emocji i społeczną chęć wyrażania emocji. Ale niech mi pani przypomni, ile kroków dzieli klub parlamentarny Lewicy od biura marszałka Sejmu? To jest na tym samym, w tym samym korytarzu. My nie rozmawiamy o polityce wiecowej. Rozmawiamy o tym, że szefowa klubu parlamentarnego Lewicy pisze do marszałka Sejmu, do którego może przejść kilka kroków albo spotkać się z nim na prezydium Sejmu, pisze niecenzuralne słowo. No ja tu się upieram, że to nie ma nic wspólnego z wiecami, z postulatami kobiet. To ma związek tylko i wyłącznie z kulturą i parlamentarną i językiem w parlamencie. No i panu powiedziałam, że sformułowanie było obcesowe i nie należało do języka parlamentarnego. Teraz do kolejnego. Ale pan poświęcił tej kwestii sporą część naszej rozmowy i zakończył ją tym, że właściwie to powinniśmy się wybrać i nie rozmawiać o pewnych tematach publicznie. Otóż też nie, niczego, proszę pana. Nie powiedziałem. Jeżeli niczego politycy będą się komunikować przechodząc z gabinetu do gabinetu, to obywatele też nie będą zadowoleni. Komunikacja na poziomie publicznym też powinna zafunkcjonować. Ja bym mógłbym jeszcze nawet, moglibyśmy polemizować dalej, to znaczy to w pewien sposób posłanka pisze do marszałka Sejmu wulgarne słowa, to jest tak jakby też no, pracownicy pisali publicznie pod adresem w jakiś sposób swojego przełożonego wulgarne słowa, więc dla mnie ta wypowiedź jest nie do obrony na każdym poziomie. Ja jej wcale nie broniłam. Mówiłem. Ja tłumaczyłam, dlaczego ona zaistniała i dlaczego mi się nie podoba. A pan dalej ciągnie temat i czego pan jeszcze ode mnie oczekuje? Mieliśmy rozmawiać deklaracji. Deklaracji pani posłanko, czy na klubie, proszę dać mi dokończyć, zaraz pani się dowie, jakiej deklaracji. Czy na klubie parlamentarnym był jakikolwiek postulat, żeby wyciągać konsekwencje dyscyplinarne wobec Anny Marii Żukowskiej? Wie pan mówi do mnie o wypowiedzi sprzed kilku miesięcy chyba, tak? Sprzed kilku miesięcy. Tak, to było miesiąc czy dwa miesiące temu była ta wypowiedź? No, niespełna miesiąc, tak. Niespełna miesiąc? Nie, myślę, że to było dużo więcej niż niespełna miesiąc. I na klubie nie rozmawialiśmy o tym, czy wyciągać jakiekolwiek konsekwencje wobec przewodniczącej klubu. Natomiast rzeczywiście na klubie Lewicy pojawiły się sygnały dla pani przewodniczącej, że nie była to wypowiedź ważna. I jesteśmy w przededniu wyborów do Europarlamentu i rozmawiamy nie o programie Lewicy, tylko i w ogóle o tym, o czym będą te wybory, ale rozmawiamy o wypowiedzi, o jednym słowie sprzed kilku tygodni. Dobrze, to teraz będzie to rzeczywiście zgoda między nami, że to było kilka tygodni, tak? Tak, tu się zgodzimy. Nie zgadzam się z panią co do pani diagnozy tego, o czym my rozmawiamy, ponieważ rozmawiamy de facto cały czas o stanie lewicy. Wszystkie pytania, które do pani... Lewicy to jest jedna wypowiedź pani przewodniczącej klubu. Nie, pytałem panią także o stan przygotowań do Parlamentu Europejskiego, a poza tym ja bazuję na pani poprzednich wypowiedziach i na pani diagnozie, łącznie z tym, że zdiagnozowała pani, że w trakcie wyborów samorządowych nie poruszaliście tematów ważnych w wyborach samorządowych. Nie, poruszaliśmy, ale się nie przebijały. Ale się nie przebijały, bo widocznie kampania była nieodpowiednia, bo nawet widziałem pani wypowiedź, że kampania była zbyt krzykliwa i momentami zbyt agresywna. Dlatego rozmawiamy o wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej i dlatego pytam panią, czy lewica wyciągnęła jakiekolwiek wnioski? Tak, ja już to chyba ze 4 razy dzisiaj powiedziałam, że wyciągnęliśmy wnioski, że ta przygotowuje nową formę komunikacji. Dobrze, to czekamy w takim razie jako opinia społeczna na tę nową formę komunikacji. Przejdziemy do drugiego tematu, do wyborów korespondencyjnych i do prac Komisji Śledczej. 4 przesłuchania za nami w ciągu ostatnich 2 dni i powoli na horyzoncie finał tych prac i przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Czy pani ma już gotowy taki obraz całościowy tego, co się działo przed wyborami w 2020 roku? Ja mam pewne tezy. Bazuję na przesłuchaniach, które do tej pory się odbyły i bazuję na raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Natomiast całościowy obraz oczywiście będziemy mieli po zakończeniu wszelkich przesłuchań, a także po pytaniach i po komplecie dokumentów, które do nas spłyną, a my je wszyscy zczytamy. Wtedy będzie całościowy obraz. Prace nad raportem końcowym naszej komisji się jeszcze nie zaczęły. Każdy ma ogrom notatek, wyciąganych wniosków i myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia powinniśmy zacząć pracować już nad raportem końcowym, bo pewne kwestie już mamy wyjaśnione, pewnych jeszcze do końca nie. Pani tam widzi przestrzeń dla konkretnych wniosków do zawiadomień do prokuratury na konkretne osoby, czy na zawiadomienia w sprawie, bo rozumiem, że już tak właściwie nawet w ostatnich tygodniach i podczas tych ostatnich przesłuchań, także byli politycy, czy politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością, no nie rzucają się rejtanem w obronie wyborów kopertowych, tylko przyznają, że gdzieś
jakiegoś rodzaju uchybienia, nieprawidłowości albo lekceważenie sygnałów ostrzegawczych miało miejsce. No, pan to nazywa eufemistycznie lekceważenie sygnałów ostrzegawczych. To nie było lekceważenie sygnałów ostrzegawczych. To były sytuacje, w których nie przestrzegano procedur, nie stosowano się do przepisów. Przepisy były tworzone ad hoc. Jeżeli podejmowano pewne decyzje, to szukano dla nich uzasadnienia po czasie. Wczoraj na przykład mieliśmy informację, w której przekazuje się informacje o danych obywateli. Bazę danych się przekazuje, a komunikat Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawia się kilka dni potem. W związku z tym myśmy mieli do czynienia z czymś, co znów użyję sformułowania pewnie dosyć niestandardowego, ale z pewnym bezchołowiem. Z sytuacją, w której procedury, prawo, standardy nie są w żaden sposób szanowane. W związku z tym myślę, że w przypadku wielu tak zwanych szeregowych urzędników najwyższego szczebla pojawią się zarzuty o niedopełnienie obowiązków albo przekroczenie uprawnień. I myślę, że wobec wielu polityków powinny się pojawić wnioski i trudno mi powiedzieć, czy będą to doniesienia do prokuratury, czy wnioski o Trybunał Stanu. No to jest kwestia już rozważań tych na poziomie prawnym, o jaką tutaj odpowiedzialność wnioskować. Natomiast my mamy opisać pewien stan funkcjonowania państwa pod rządami Prawa i Sprawiedliwości i to, dlaczego to się wszystko skończyło tak naprawdę ośmieszeniem powagi państwa, bo to jak były te wybory przygotowywane i że do nich nie doszło, natomiast potem płacono rachunki i niekoniecznie w takiej wysokości, w jakich poczta na przykład policzyła swoje straty, no to było po prostu coś, co się absolutnie nie powinno w Polsce wydarzyć. I właściwie po każdym przesłuchaniu pan się mnie pyta, czy powinny być wnioski do prokuratury. Były takie przesłuchania, po których poszły wnioski do sądu o ukaranie osób, które nam odmawiały zeznań i odmawiały w ogóle rozmawiania z nami, nie udzielały odpowiedzi na pytania. Mieliśmy już konfrontacje, być może będą kolejne konfrontacje, bo zeznania się zasadniczo różniły, ale też myślę, że po każdej rozmowie widać, że kolejni urzędnicy czy kolejne osoby zatrudnione w różnych firmach, które widziały nielegalność tych wyborów i nie chciały narażać się na odpowiedzialność karną, ponosiły odpowiedzialność inną, to znaczy wyrzucano je z pracy albo blokowano im karierę, albo zastraszano. Natomiast te osoby, które godziły się na wszystko, miękko lądowały w spółkach Skarbu Państwa z bardzo wysoką pensją. Pytam o te wnioski do prokuratury, no ponieważ rozliczenia i dochodzenie do prawdy i do stanu faktycznego to oczywiście jedno, ale też pytanie o rzeczywiste rozliczenia, czyli o konsekwencje. Tak, konsekwencje powinny być poważne, bo nie możemy liczyć na to, że nasze państwo będzie dobrze funkcjonować, jeżeli za podejmowanie złych czy dobrych decyzji nie będą ludzie ponosili konsekwencji. Za dobre powinny być konsekwencje w postaci ich dalszej obecności w polityce, za złe natychmiastowe odejście z polityki i zakaz pracy w sektorze państwowym, bo to absolutnie nie może być tak, że osoby, które biorą na siebie odpowiedzialność, dostają dobre, doskonałe wynagrodzenie, są osobami publicznymi, nie stosują się do standardów i lekceważą prawo. Na koniec pani posłanko, bo te trzy komisje śledcze, na pewno dwie, wizowa i kopertowa, w najbliższych tygodniach będą już kończyły ten etap przesłuchań, potem raporty końcowe i przegłosowanie ich przez Sejm. Czy w drugiej połowie roku, pani zdaniem, te komisje śledcze, które kończą teraz pracę, powinny zastąpić nowe? Czy jest potrzeba wyjaśnienia kolejnych kwestii, na przykład związanych z Orlenem na poziomie komisji śledczych? Trudno mi powiedzieć, czy na poziomie komisji śledczych powinno się omawiać kwestię Orlenu, ponieważ tam wiele rzeczy będzie dotyczyło tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku z tym pewnie byłoby więcej tajnych, utajnionych i niewidocznych dla opinii publicznej przesłuchań. Natomiast rzeczywiście wychodzą nam kolejne nieprawidłowości, które się działy w Orlenie. Skandaliczne rzeczy. Być może Orlen się pojawi podczas obrad i przesłuchań komisji Pegasusowej. Ale było tak wiele marnotrawienia publicznych środków i lekceważenia prawa. Ja myślę, że powinna jeszcze powstać komisja, która by wyjaśniła, jakim cudem przyznawano w sposób absolutnie skandaliczny dotacje, na przykład w NCBiR-ze. Kończymy. Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka, klub parlamentarny Lewicy, a także Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych. Dziękuję pani posłance za rozmowę. A państwu życzymy miłego dnia i do zobaczenia.